Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Motopora. Dzisiaj chcę pogadać o tym, co zrobić, aby uniknąć niechcianego wheelie na torze wyścigowym. Czyli co zrobić, żeby nam motocykl nagle w sposób niespodziewany i niechciany, w niefajnym momencie, nie podnosił się po prostu na jedno koło. No, dzisiaj mowa o tylnym kole, czyli żeby nie stawał na gumę. W sytuacjach, w których tego na torze nie chcemy. No, kiedy tego nie chcemy? No nie chcemy tego z reguły, kiedy bardzo mocno odbijamy gaz na wyjściu z zakrętu, jadąc po torze wyścigowym. I tutaj w zasadzie ten film można powiedzieć, że jest skierowany bardziej do tych osób, które po prostu posiadają no, spore silniki, spore piece, mocne po prostu gdzieś tam agregaty w swoich motocyklach, czyli mowa tutaj raczej o motocyklach klasy Superbike, takich 1000 cm, bo raczej to zjawisko, jeśli chodzi o jego w ogóle skupianie się i zastanawianie się, co zrobić, aby 600 nie szła na gumę, chyba raczej nie istnieje. No chyba, że ktoś ma jakieś ekstremalnie krótkie przełożenie, jakąś założył wielką tylną zębatkę i na małym torze na dwójce nawet nie może tej 600 opanować, ale to jest trochę co innego i myślę, że to nie ma co się na tym po prostu skupiać bardziej. Mówimy tutaj po prostu o problemie, kiedy mamy 200 koni mechanicznych albo 200 plus, albo nawet jakiegoś starego, wiecie, Giksa, K5, który już wtedy generował w okolicach 170-180 i nadal obecnie jest to cholernie mocny motocykl, więc trzeba umieć sobie z takim motocyklem poradzić, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. No dobra, więc jeżeli chodzi o to, w jaki sposób można zapobiec niechcianemu wheelie na torze wyścigowym, mówię konkretnie na torze wyścigowym, to można by tutaj poruszyć dwa aspekty. Ja tylko wspomnę, że są dwa sposoby, ale będę się skupiał tylko na jednym, bo tych dwóch metod możemy wyodrębnić. Pierwsza to ingerencja czysto w geometrię, budowę, strukturę motocykla. To jest pierwsza rzecz i będziemy tam w nim zmieniać i szperać, co zresztą też widać, bo jeżeli ktoś przygotowuje motocykl na przykład do wyścigów na równoległych, na ćwierć mili, to te motocykle wyglądają zupełnie inaczej, mimo tego, że bazowo są te same motocykle, które używamy na torze wyścigowym, prawda? Ale to my w ten sposób nie możemy przebudować motocykla. Zaraz powiemy sobie, w jaki sposób oni to przebudowują, ale my tego nie możemy zrobić na tor wyścigowy, bo ten motocykl nie spełniałby naszych wymogów, nie skręcałby, nie dałoby się po prostu tym jeździć. Więc dzisiaj się skupimy na tym, co można zrobić samym sobą, czyli naszym zachowaniem, czyli naszą techniką jazdy, sposobem jazdy, pewnym oszukiwaniem pewnych fizycznych zjawisk, żeby rzeczywiście ciut dłużej to przednie koło utrzymać na glebie, bo to nie jest tak, że my się zawsze tego jesteśmy w stanie po prostu wystrzec. No, jeżeli mamy plus 200 koni i ogromny moment obrotowy pod ręką, to musimy się liczyć z tym, że możemy na to wpłynąć ciut. Na pewno nam to pomoże, na pewno polepszy to nasze wyjście z zakrętu, polepszy nasze czasy okrążenia, ale to nie jest tak, że się możemy od tego ustrzec. Oczywiście mowa o motocyklach, których nie mamy tutaj najnowszych, najbardziej zaawansowanych systemów elektronicznych, takich jak anti-wheelie, czyli system, który będzie nam po prostu odcinał gdzieś tam lekko zapłon lub go przycinał lub przymykał przepustnicę, nie wiem dokładnie jak to działa, w zależności od marki, kiedy jakiś tam czujnik czy sensor, czy jakiś tam żyroskop, jeden z 18, wyczuje, że to przednie koło się leciutko oderwało, prawda? I będziemy sobie w skali od 1 do 10 ustalać, kiedy chcę, żeby on mi przestał się podnosić. No dobra, więc tylko powiedzmy, co by trzeba było zrobić, żeby w sposób fizyczny, geometryczny na motocykl wpłynąć, aby on się nam nie podnosił. Mowa zawsze rozchodzi się o jedno, o kwestię środka ciężkości. Spójrzmy, jak wyglądają dragstery. Dragstery generalnie zmierzają jak najbardziej ku ziemi. Mają być jak najniżej względem podłoża. Więc robi się wszystko, aby środek ciężkości obniżyć względem, uwaga, jego rozstawłości. Więc z reguły motocykle do wyścigów równoległych będą bardzo mocno obniżone, zarówno na tyle, jak i na przodzie, i będą wydłużone. Oczywiście najprościej się to robi poprzez po prostu jakieś tam ekstremalne wydłużenie wahacza. Nawet jeżeli ktoś dospawa do swojego seryjnego wahacza jakiś tam, nie wiem, element 15-centymetrowy, który to wydłuży, to i tak to ogromnie wpłynie na to, że ten motocykl będzie dłużej zachowywał się, po prostu zatrzymywał się dwoma kołami na podłożu i przez to te przeciążenia na pierwszym, drugim biegu, które można generować, są o wiele, wiele większe. Dlatego do tej pory nie ma co na przykład startować ze startu, takiego ze startu, ze świateł, z Hayabusą, bo to jest motocykl o długim rozstawie osi i o nisko osadzonym środku ciężkości.
ale dobrze wiemy, załóżmy, że Hayabusa od zawsze miała problemy ze skręcaniem. Nie mówię o generacji trzeciej, najnowszej, bo nie wiem, nie jeździłem, nie znam opinii. Mówię to o pierwszych dwóch generacjach. Więc my sobie darujmy ten temat, że będziemy tutaj obniżać siłę ciężkości w sposób mechaniczny. Teraz jak widzimy na przykład w MotoGP, takie najbardziej zaawansowane systemy chwilowego obniżenia tego środka ciężkości istnieją. I teraz jak mamy wyjście z zakrętu, jedzie zawodnik MotoGP, wciska odpowiedni przycisk, dzięki czemu już po obraniu pewnej linii wyjazdu z zakrętu on wie, że już nie potrzebuje tyle zacieśniać tego łuku, może jakby otwierać już zakręt, wtedy przysadza tył, ustawia go jak najniżej, żeby na tym, załóżmy, niskim drugim czy trzecim biegu jak najniżej mieć położone się ciężkości, dzięki temu on te prawie 300 koni, albo w zależności tam od marki, bo mówi się teraz, że w tym sezonie Ducati ponad przekroczyło 300 koni mechanicznych, że może te 300 koni zacząć odwijać, a i tak go nie odwinie na dwójce i trójce, bo dopiero na piątce i szóstce, bo jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Natomiast możliwe jest to, żeby zwiększyć trochę no, tą możliwość przyspieszania. I w ogóle o jakich tutaj mówimy przeciążeniach? No słuchajcie, tak z czystej fizyki wynika, bo tak to po prostu wynika z konstrukcji motocykli, że mierzy się to, jaka jest wysokość środka ciężkości względem odległości tego środka ciężkości od tylnej osi, prawda? Tak to wygląda. I z reguły tak to się kształtuje, mniej więcej, to tak możemy sobie przyrównać, że to jest w okolicach 1G. Ale stosując pewne triki, można by, nawet jak na przykład ten system obniżenia tyłu elektroniczne, co oni mają, to można już zwiększyć to do 1,08G. A to już jest przewaga. Na każdym okrążeniu takie trzy wyjścia z zakrętu, gdzieś tam, prawda? Trzy obniżenia, to ile razy, ileś tam set razy w wyścigu on miał tą chwilową przewagę, co powoduje, że on się od niego gdzieś tam oddala. Od kogoś, kto tego systemu nie ma, ale teraz i tak już wszyscy mają. Dobra, przejdźmy do konkretu tego odcinka, czyli jak zrobić samym sobą, żeby motocykl nam nie wstawał na gumiakach. Dobra, pierwsza sprawa. Cały czas rozchodzi się o środek ciężkości, więc my naszym ciałem, a pamiętajmy, że stanowimy zestaw z motocyklem, możemy na niego wpływać. Jeżeli przyjmiemy sobie, że mamy drugi bieg i chcemy odwinąć pełną bombę, ja bym teraz siedział w ten sposób na motocyklu. Był podniesiony, dwójka i odwinął i czekał na gdzieś tam to, co się stanie. To bardzo łatwo się zorientować, że kiedy ten mój silnik gdzieś tam tu nabierze obrotów w okolicach 100 km na dwójce, jest taki strzał mocy, że po prostu ta dwójka jak z katapulty podnosi się do góry i nie mam to wpływu. I rzeczywiście na prostej ten motocykl, znaczy na prostej, na ulicy, na drodze, na drugim biegu, zresztą też ostatnio wykonywałem jego testy po tam różnych zmianach airboxów, ja mówiłem o tym, że on jest nie do utrzymania na drodze, na dwójce, że nie dałem rady ani razu w ciągu kilku dni jazd testowych, rzeczywiście tego motocykla starej R1 RM01, która nawet nie ma swojej nominalnej mocy jeszcze. Nie dałem rady jej utrzymać na dwóch kołach. To prawda. Natomiast taka sytuacja będzie inna na torze. I na torze ja już sobie z tym poradzę. W jaki sposób? Pierwsza sprawa. Na torze ja nie będę w takiej pozycji na wyjściu z zakrętu, tylko załóżmy do waszą stronę. Załóżmy, że jestem w zakręcie prawym i będę z niego wychodził. Ja wychodząc, tylko sprawdzę, że to się nie... Dobra, nie mogę się tak mocno wychylić, bo się po prostu przewrócę w tym stojaku. Podeprę się tą nogą. Ja moim ciałem na wyjściu z zakrętu będę w tej pozycji. Tu będzie pełny gaz. Co powoduje, że motocykl będzie podniesiony, tu będę go wypuszczał do pionu, lekko. Oczywiście nie całkowicie do pionu, ale moje ciało cały czas będzie zwieszone. Więc środek ciężkości całego zestawu będzie obniżony. I to będzie już powodować, że motocykl o wiele później na taką gumę się podnosi. Co zresztą i testowałem, i doświadczyłem, bo możecie sobie obejrzeć, jak wyglądał na przykład początek mojego wyścigu na Słowacji, gdzie były wyjścia z zakrętów dwójkowych i tam na pełnym gazie motocykl się nie podnosił na gumę. Był na granicy. Udawało mi się właśnie to w ten sposób, trzymając pozycję, utrzymać w tak zwanych ryzach. Druga sprawa jest taka, że jeżeli już nawet wyjedziemy na prostą, to
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że niektórzy zawodnicy na prostej wykonują jakby taki mini wave motocyklem. To jest takie lekkie, bardzo lekkie wężykowanie. Może to złudnie oznaczać, że chodzi o to, aby zgubić kogoś, kto jest załóżmy za kimś i żeby mu zerwać tą strugę tego tunelu aerodynamicznego, w który ktoś na przykład chciał się by wpakować po to, żeby nas wyprzedzić na końcu prostej, korzystając z elementu rozrzedzonego powietrza i podciśnienia. Ale to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że jeżeli motocykl w trakcie napędzania na pełnym gazie zaczniemy minimalnie pochylać ciut w jedną, ciut w drugą, to mimo tego, że de facto przejeżdżamy w tym czasie większy dystans, no bo wężykujemy tę drogę. Ale uwaga, powodujemy to, że motocykl minimalnie pochylony, ja to mówię o takim kącie, wiecie, 3-4 stopnie pochylenia, o takim czymś mówię, ale jesteśmy na pełnym gazie. I on wtedy podnosi się trudniej, czyli później, czyli to, czego de facto chcemy. To jest bardzo skuteczna technika, no zwłaszcza w motocyklach, które mają problem z utrzymaniem dwóch kół już jeszcze na przykład na trzecim lub czwartym biegu. I ja czegoś takiego doświadczyłem, korzystając z możliwości przetestowania na torze w Poznaniu Aprilia RSV4 1100 Factory 217 koni w serii. Wychodząc z ostatniego zakrętu na trójce, ostatnie wyjście na prostą startową na torze w Poznaniu, trójka i tam jeżeli usiądziemy i zwiniemy się i będziemy czekać w ten sposób, to motocykl jest chroniony tylko przez system anti-wheelie. Cały czas przednie koło było nad podłożem do czwartego biegu włącznie. Wiem co mówię, do czwórki włącznie to koło jest cały czas mikroskopijnie podniesione nad glebą. A dlaczego? Dlatego, że przy 250 na godzinę na prostej startowej moja kierownica w Aprilii latała luźno. Dlatego o tym mówię. I ja tego po prostu doświadczyłem, tak gigantycznej mocy, której póki co nie ogarniam. Ja póki co ogarniam motocykle, które mają w okrytach 150 koni i nie mam z tym problemu się tego przyznać. A więc, to jest druga sprawa. Ten mikro wave, który po prostu będziemy sobie generować, to już na całkowicie prostym odcinku będzie dawało pewną przewagę. Temat numer 3, znowu, wszystko się rozchodzi o siłę ciężkości. Jak go zmienić, jak go obniżyć? Jest jeszcze pewien trik. Zamiast siedzieć tyłkiem na siodle i przez to nasze ciało dociąża motocykl no, na wysokości siodła, prawda? Czyli tak jakbym teraz nogi zrzucił, no to dociąża motocykl na wysokości siodła. To wyobraźcie sobie, że gdybym teraz podniósł się na nogach i większość, zdecydowaną większość mojego ciężaru ciała utrzymał na stopach, to ja powoduję, że moje ciało dociąża motocykl nie w tym punkcie pod tyłkiem, tylko w tym punkcie. I całość tego zestawu obniża, znaczy całość środka ciężkości przez to obniża. Tak to z fizyki wynika. I właśnie na prostej, również przy tym wyjściu, nie dość, że ten microwave, to jeszcze można zamiast siedzieć dupkiem luźno, tu, napięcie, okay? W sensie napięcie mięśniowe, mówię nie, że napięcie, tylko mówię wygenerować napięcie mięśniowe, które te nogi wepnie w podnóżki. Oczywiście, żeby było jasne, to nie jest takie wcale łatwe, bo jak 200 koni do przodu rwie, i tu wszystko lata i jeszcze patrzymy na obroty, kiedy się kończą, jeszcze przepinamy biegi, to wszystko robi się bardzo skomplikowane, bo jazda motocyklem jest skomplikowana i wymaga po prostu wprawy. Ale mówię o tym po prostu, czego gdzieś tam się nauczyłem, co gdzieś tam mi mądrzejsi ode mnie powiedzieli i co udało mi się gdzieś tam podpatrzeć i również zasłyszeć w padoku po prostu od zawodników, od szybszych ludzi. I tak dalej. Także mamy tu już trzy techniki. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o takie wyjścia z zakrętu, to jest pozycja mega zwieszona górną częścią ciała, czyli zwiecha taka po prostu klasyczna, taka nowej generacji pozycja, mówmy to, gdzie tam ten elbow down generujemy. Na wyjściu z zakrętu sam motocykl się podnosi, ale jeszcze nie do pełnego pionu, ale dzięki temu mamy już na tyle go pionowo, że możemy pełną trakcję przenieść na tylne koło, bo już jest przyczepność, nie ma ryzyka highside'a. Ciało bardzo mocno, nie dość, że do przodu, to jeszcze do dołu, czyli do wewnątrz, zwiesza się, więc obniża się ciężkości. Następnie, kiedy przechodzimy już na prostą, hop, najpierw jest powrót ciałem i najlepiej w trakcie zmiany biegu jest wykorzystać to,
aby lekko podbicie przy quickshifterze, tu akurat nie ma quickshiftera, ale kiedy jest wbijany bieg przez quickshifter, jest takie lekkie takie przypompowanie w tyłek. Lepiej wtedy to wykorzystać, żeby właśnie wrócić dupskiem na środek siodła i już wtedy myśleć o tym, że jeżeli to jest na przykład długa prosta, taka jak nie wiem, na torze w Słowacji, na Slovakia Ringu, to tam tak, bo nie jest tak łatwo. Tutaj jak ja tym wyjeżdżałem na Słowacji, na prostą startową, to jest 3, 4, 5, 6 i ja tylko mówię, no jedź szybciej. Bo mnie tam mijali cały czas, no bo to jest plus minus tam 130 koni teraz, bo silnik ma pewne problemy. Ale to samo było w Ducacie, też wylatywałem bez żadnego problemu, który ma 130 koni. Tutaj ciężka Honda CBR 1100XX, którą na Słowacji pojechałem tym klockiem 2,25. Na końcu prostej startowej prawdziwa prędkość z GPS-u 270 na godzinę. Tu jest naprawdę potencjał w tym piecu. I też nie było żadnego problemu z wyjściem, bo tu akurat jest motocykl za ciężki i za długi. I tego problemu nie ma żadnego. Tutaj na wyjściach z zakrętów dwójkowych trzeba być bardzo czujnym. W Ducacie troszeczkę mniej czujnym, bo jest niższy i ciut dłuższy. Tutaj w ogóle nie trzeba być czujnym, bo jest ciężki i długi. Także tyle. Celowo nie będę tu mówił o żadnych zabiegach, właśnie jeżeli chodzi o zmiany geometrii, bo to nie o to chodzi. Bo pamiętajcie, że jeżeli wpływamy na jedną rzecz, to ingerujemy w drugą. Zawsze o tym mówię, kiedy mówię o geometrii, o zawieszeniu motocyklowym. Ale myślę, że te trzy techniki, właśnie jak uniknąć niechcianego wheelie na torze wyścigowym, myślę, że powinny Wam się przydać. Aczkolwiek wymaga to po prostu trochę wprawy. Można poćwiczyć czasem gdzieś tam na jakiejś bardzo szerokiej, trzypasmowej drodze ekspresowej, delikatnie sobie to gdzieś tam spróbować, tego microwave'a, ale to naprawdę to są takie wężykowania, wiecie, o naprawdę bardzo rzadkiej amplitudzie. Tu chodzi o dosłownie pokrojenie motocykla o 2, 3, 4 stopnie max i takie właśnie przechodzenia, plus to wpięcie stopami w podnóżki, żeby lekko tą dupę nad siodło unieść. I powinno naprawdę to pomóc i tam na drugim, trzecim biegu rzeczywiście może u kogoś się tak stać, że nagle będzie pełny gaz możliwy z dwoma kołami na ziemi, a wcześniej było to niemożliwe. Myślę, że tyle w tym materiale wystarczy. No cóż, w takim razie to, co miałem Wam do powiedzenia, powiedziałem. Do zobaczenia w następnych materiałach tego typu. Cześć!